Siemanko, ja jestem Lucek, to jest Need for Speed World. Dzisiaj będziemy sobie grać Corvette'ą ZR1. Możecie to potraktować jako rozmowy o Wordzie i chyba tak nazwę ten odcinek. Pogramy sobie trochę. Właściwie umówiłem się z wami na miejscówkę polską o godzinie 12. Jest właśnie godzina 12 i wypadałoby właściwie sobie pojechać na tą miejscówkę. I przy okazji odpowiem na kilka waszych komentarzy pod filmem. Właściwie na jeden bardzo gryzący mnie komentarz pod filmem, gdzie właśnie udostępniłem jedną jazdę z użytkownikiem, właściwie z graczem Reaper. Po prostu uznałem, że ten wyścig jest ciekawy. Nie dlatego, że wygrałem, ale dlatego... W sumie też dlatego, że wygrałem. Ale też dlatego, że gościu fajnie jeździł, fajnie to wszystko wyglądało, gdzieś tam trafiki, jakieś coś tam się rozwalało i moim zdaniem było ciekawie. Komentarz. Lucek, coś tam, masz nagrywać z Worda, czemu nagrywasz mało z Worda? Komentarze typu, Lucek nagrał, wrzucił film z Worda, jakiś tam wyścig pojedynczy bez komentarza, bez niczego, żeby się tylko odwalili. Słuchajcie, ja YouTube'a prowadzę dla siebie. Ja prowadzę go, bo lubię czytać komentarze, też właśnie takie przykre, czasami są nawet budujące, bo potrafią zwrócić moją uwagę na jakieś istotne rzeczy, które robię na przykład źle. Ja jestem właśnie na miejscówce, ciekawe czy ktoś się zjawił z moich widzów. Stanę sobie, zobaczę czy ktoś tutaj do mnie coś napisze i tak dalej. O, już coś tam napisał. Lucek, gdzie jesteś? Jestem na miejscówce, jak napisałem na wpisie na Facebooku. No i wracając do tych komentarzy. No kurde ludzie, ja nagrywam z tego, z czego chcę. Jeśli mam ochotę grać w Undergrounda przez 3 godziny, to będę nagrywał przez 3 godziny z tego Undergrounda odcinki. Jeśli mam ochotę grać w Car Mechanica, będę nagrywał z Car Mechanica. Jeśli mam ochotę grać w Fuela, czy w jakąś inną grę, czy w Derana, to będę grał w Derana. W Worda, jeśli nie mam ochoty grać, to z niego nie nagrywam i tyle. A czasami po prostu lubię sobie pograć w Wordzie, w Worda. Od tak o, bez nagrywania. To jest absolutnie moja sprawa, w co ja gram i z czego nagrywam. No, myślę, że jakbym na przymus nagrywał z Worda, to też by nie było ciekawe, byłyby takie nudne odcinki. Kiedyś tak robiłem, powiem wam szczerze, ale już tego nie robię, bo to jest absolutnie bez sensu. Absolutnie bez sensu jest takie nagrywanie, jestem nudny wtedy. Po prostu taki film się nieprzyjemnie ogląda. Nawet nieprzyjemnie mi się obrabia go, bo nie wiem w zasadzie, co ja mówię na tym filmiku, o czym mówię i po co ja to wszystko mówię. Jest to dla mnie taki bezsens, po prostu nagrywanie na siłę z jakiejś tam gry. Natomiast dzisiaj mam ochotę pograć w Worda, pościgać się z wami, pospotykać na tej miejscówce i absolutnie robię to z czystą przyjemnością, z czystą frajdą. Jest godzina 12, czyli południe w niedzielę. I chcę się po prostu chilloutować przed komputerkiem. Mało ostatnio, przyznaję się wam, mało ostatnio przed nim przebywam. I dosłownie wbijam do niego tylko po to, żeby coś nagrać. Przez ostatnie kilka tygodni. Naprawdę mam mało czasu na to. No i może zauważyliście, że wrzucam na przykład tylko filmy z Undergrounda, nie robię żadnych takich vlogów, chociaż vlogi też rzadko kiedy robię. Ale myślę, że to w niedługim czasie się zmieni, gdy uda mi się zakupić jakąś lepszą kamerkę. Teraz na przykład zamówiłem sobie jakąś tam lepszą kamerę Logitecha. No to jakiś SMS mi przychodzi. I ona, to też jest kamerka internetowa, także jakiegoś tam szału również nie będzie. Ale w przyszłości mam zamiar sobie zakupić jakąś kamerę do vlogów, jakąś lepszą, nie takie jakieś badziewie, bo to czytałem opinie właśnie na internecie o tych kamerach zwykłych takich kamerach do nagrywania. No i po prostu lepiej zainwestować w coś lepszego, niż kupić jakieś gówno, co w telefonie można nagrać lepszej jakości filmy, więc od tego się postaram po prostu wstrzymać. I wiecie co? Mam też w głowie kilka pomysłów odnośnie tego, odnośnie konkursów. Nie będą to konkursy typowe, o, wygrajcie, nie wiem, zaproście milion znajomych, to zrobię konkurs. Tylko to będzie konkurs dla widzów, którzy mnie oglądają, którzy mają ochotę wbijać do mnie na kanał po to,
żeby mnie oglądać, a nie żeby sobie naruchać nie wiadomo ilu widzów, czy fanów, i lajków, czy subów. Po prostu chcę zrobić dla was konkurs, dla rzetelnych widzów, którzy mnie oglądają. Bo inni mnie w zasadzie nie interesują. No po co mi takie puste suby? Po co mi osoby, które się w ogóle mną nie interesują, tak? Zrobię coś dla was. Ale o tym jeszcze później. Jeszcze muszę dopracować trochę tą moją taką akcję. Muszę też na to trochę sobie czasu zorganizować. Ale spokojnie, wszystko gdzieś tam w mojej głowie sobie świta. Ja też wolę na przykład robić vlogi, czy tam opowiadania, czy o czymś mówić na zasadzie takiej, że gram sobie w jakąś grę i opowiadam. Nie wiem, ja po prostu mógłbym pokazywać też swoją twarz i mówić do kamerki. W sumie nawet to lubię, ale teraz nie mam dobrej kamery po prostu. I taki jest powód tego, że gram sobie z Worda. A poza tym zaprosiłem was. Umówiłem się z wami, umówiłem się z osobami, które chcą ze mną pograć. No właśnie miejscówkę. O, już mnie ktoś zaprosił. Jedziemy dalej. Nawet nie zdążyłem sobie na miejscówkę podjechać. Więc no myślę, że się trochę tam pobawimy. Nie wiem, jak długo będę nagrywał ten film, który teraz tutaj nagrywam. Mam jeszcze kilka tematów do przegadania. I wyścigi oddzielne będę może rzucał jakoś oddzielnie, nie wiem jak tam jeszcze sobie to przemyślę, no ale zobaczymy. Także myślę sobie o tej akcji, myślę sobie o innych akcjach, które chciałbym zorganizować. Teraz mam trochę środków na to i myślę, że będzie ciekawie, nie? Jak najbardziej. Tak jak mówiłem, te ostatnie tygodnie to jest taki czas, kiedy miałem mało czasu, kiedy miałem mało czasu po prostu na to wszystko, żeby się tym zająć. Naprawdę dużo pracy mam i w domu spędzam mało czasu. Za dużo czasu. Zrobiłem sobie fajnego wallride'a na Texunus. Sorry, jeśli źle przeczytałem twój nick, ale no, taki dziwny masz ten nick. I udało mi się fajnie wejść w trudny, najtrudniejszy chyba na tej trasie zakręt. No i tu mamy Corvette ZR1, więc myślę, że taki samochód nie najlepszy w klasie A, więc każdy będzie miał tam szansę z samochodem za kasę z gry mnie tutaj rozwalić na łopatki. Chociaż ja się tak łatwo nie dam. O, teraz zagapiłem się na mapkę. Właśnie lubię to podczas nagrywania filmów, kiedy coś komentuję, że ja się skupiam na tym, żeby mówić coś konkretnego, tak? A nie skupiam się na tym, co się dzieje na drodze, więc jeśli widzicie takie filmy typu, że jeżdżę sobie bez komentarza i po prostu jest suchy film, jak ten ostatni pojedynek z Reaperem, który udostępniłem w sobotę, to widzieliście, że tam jeżdżę trochę lepiej niż na tych filmach, gdzie robię przeglądy, czy opowiadam coś, czy są jakieś rozmowy o Wordzie, no bo wtedy się skupiam absolutnie całkowicie na jeździe, tak? Chociaż te trasy są przeze mnie już tak znane i oklepane, że w zasadzie mogę sobie je jechać też w miarę dobrze i opowiadając o czymś w międzyczasie. Tak jak robię to teraz. No teraz się zagrałem w tego Undergrounda i powiem wam, że fajnie mi się gra w niego. Trochę mi irytuje czasami poziom inteligencji przeciwników. Raz na początku gry oni byli... Znaczy, poziom tej inteligencji, poziom ich zaawansowania w jeździe jest trochę niezrównoważony. Na początku mogłem ich rozwalać po prostu jeden po drugim, jadąc sobie zwykłą Corollą bez praktycznie tuningu. A później oni nagle na zakrętach jakoś zaczynają hardkorowo skręcać. Biorą te zakręty jak nie wiem, jakby jakiś cheater jeździł. 90 stopni nagle nie tracą w ogóle prędkości, jadą dalej. To jest skurzające. Ja w następnym odcinku postaram wam się to pokazać, w następnym odcinku właśnie z Undergrounda. No ale teraz tych odcinków z Undergrounda będzie trochę mniej. Chcę powrzucać, popowiadać trochę o innych grach. Dlatego pojawi się trochę teraz zróżnicowany content na moim kanale. Content. Tak to brzmi, nie? Tak, content. A ten content... Właściwie to oglądałem ostatnio trochę filmików Roya. I Royo właśnie ma taki bardzo elokwentny sposób przekazywania informacji. To mi się podoba, bo gościu jest wykształcony.
i naprawdę gada z sensem i potrafi tych zaawansowanych słów języka polskiego używać w stosowny sposób. Widzieliście, jakiego laga miałem pięknego? Właśnie, te lagi takie podczas jazdy dowolnej są spowodowane doczytywaniem samochodów. Następne zaproszenie od Jobka tym razem. Będzie ciężko. Kurde, co jest? Jest Jobek? Cherokee, Grand Cherokee. O czym to mówię? O doczytywaniu przeciwników, o doczytywaniu samochodów innych graczy. No właśnie, doczytuje się ten tuning, jakieś tam felgi, malowania. No i to grze zabiera trochę czasu, niestety. Niektórzy mówią o tym, że World się kończy, że World no już jest praktycznie grą skończoną. Ale dlaczego? Przecież da się w nią normalnie grać, tak? No, powiedzmy, że normalnie. Są tam jakieś wady tego, że sobie gramy, jest sporo oszustów. Ale słuchajcie, no da się grać w tą grę, da się zdobywać dalej samochody, da się rywalizować z innymi graczami, da się spotkać na polskiej miejscówce. Co prawda inicjatywa stworzona, chyba ta polska miejscówka powstała jakoś na łamach serwisu nfsw.pl. Właściwie na forum ktoś może dał taką inicjatywę. Nie jestem jakby obeznany z genezą tego miejsca w tej grze, ale wydaje mi się, że gdzieś to tam na tamtym serwisie zostało zainicjowane. W każdym razie fajna sprawa, bo można się spotkać z kimś i tam wyzwać kogoś na pojedynek, czy pojechać z kimś, chociaż często ktoś tam stoi AFK. Czy World się kończy? Moim zdaniem to już jest gra skończona, ale nie w takim sensie, że skończona, o Jezu, co to będzie, skończona gra, no już nie ma szans. Tylko to jest gra skończona w takim sensie, że jest ukończona. Nie jest już beta, nie jest jakaś tam alfa, tylko po prostu jest tutaj masę samochodów, dużo tras, sporo trybów i gra online sama w sobie jest skończona w takim sensie, że prace nad nią są ukończone. Nie wydaje mi się, żeby cały czas były tu jakieś nowe samochody, żeby ona była w nieskończoność po prostu ulepszana, czy coś w tym rodzaju. Po prostu, ona jest skończona, pojawiają się nowi użytkownicy, którzy kupują boosty, którzy kupują nowe samochody i potem sobie przestają w nią grać i grają w inną. Nie jest ona tak rozwijana jak wcześniej i może nie będzie przyciągała tak, właściwie utrzymywała taką dużą ilość graczy przy sobie jak wcześniej, ale dalej będzie jakoś tam sobie istniała wśród właśnie tych gier wyścigowych. Jobek ładnie tutaj pojechał. Ciekawe, co on ma. O kurczę, on ma tego Jeepa wymaksowanego w klasie A. Kurczę, nieźle przykoksował go, co nie? Ładnie, ładnie. Skumpaniec. Ile tam pojechał? 327 km na godzinę. To nie jest jakaś zabójcza prędkość. No niestety wadą tego Jeepa jest niska prędkość maksymalna. Ale paradoksalnie bardzo fajnie się prowadzi. Wpierniczył mu 21 felgi. Trochę za duże, co? No dobrze, no to chodźmy. Spróbujmy dojechać na tą miejscówkę w końcu. Na razie nie będę akceptował żadnych zaproszeń. I może w końcu uda mi się tam znaleźć, bo być może ktoś na mnie czeka, a może i nie. Zaraz zobaczymy. Także tego typu komentarze, World skończony, mnie po prostu już męczą, nudzą. Kiedyś mnie to podniecało, że ojej, to już nie będzie to co kiedyś, nie będzie to co znowu. Chwileczkę, zaraz będę akceptował zaproszenia, tylko się ogarnę tutaj. Pokażę się w ogóle, że jestem na tej miejscówce. I w ogóle. A tak ktoś może mieć później do mnie pretensje, że jednak się nie pokazałem. Napisałem na Facebooku, słuchajcie, nie zapraszajcie mnie do grupy ani do znajomych i oczywiście cały czas odrzucono zaproszenie do znajomych. Nie wiem, czy wiecie, ale w Wordzie jest takie coś takiego fajnego jak automatyczne odrzucanie prośby o dodanie do znajomych. I to mam włączone. Filtrowanie społeczności mam wyłączone i automatycznie odrzucaj wszystkie zaproszenia do prywatnych meczów wyłączone i włączone mam natomiast zaproszenie do grupy. Dlatego nawet jak będziecie mnie zapraszać, to mnie nie zaprosicie do grupy. Mnie interesują teraz wyścigi 1 na 1. Ok, zobaczmy, że... fucking shit. No dobra, z Texnusem już jechałem. Lucek, zaproś. Ok,
No to, no widzicie, ja nie mogę wszystkim, kurczę, odpowiadać na te, nie wiem, czy widzicie to okienko, ale jest tutaj sporo nowych ników, których nie znam zupełnie, a chciałbym się przywitać, nie być takim, kurczę, kutaskiem, który sobie po prostu gra i ma wszystkich w dupce, tak? Więc chciałbym po prostu też wszystkim odpowiadać, ale to jest nierealne dla mnie wprost. Dobra, jest zaproszenie. Chciałem kogoś zaprosić, ale się po prostu nie udało. Korweta ZR1 kontra Korweta ZR1. Prawie takie same statystyki. Dobra, podpisujmy komuś. Cześć. Na Facebooku napisałem, że będę grał jakąś godzinkę. No, wzajemnie. Proszę bardzo. Ale. Czy będę nagrywał godzinkę? Raczej nie. Raczej pojadę jeszcze ze dwa albo jeden wyścig i będzie tyle. Teraz mamy sobie Lions Challenge. A, ruszmy sobie z Nitem, co mi tam. Pięknie. Ja tu mam chyba wydłużone do 5 sekund nitro. Albo i nie, chyba do, chyba krótsze nawet jest. Fajna jest ta ZR1. Ja w ogóle jestem fanem tej korwety. Jest ta nowa korweta, oj! Kogoś tu, no, znaczy kogoś. Kolegę, który ze mną nie jeździ. Okej, okay. Nitro ci tam niewiele pomoże, chłopaku. Nawet podwójne. Ale myślę, że masz dobrą korwetę, więc spokojnie możesz ze mną tutaj wygrać. Tym bardziej, że ja na tej trasie niespecjalnie dobrze się czuję. Najlepiej się czuję na Highway 99 Interstate. Jest to moja ulubiona trasa. Znaczy, ona jest ciężka, ale dobrze się na niej czuję, bo się fajnie na niej jeździ po prostu. Ojej, ojej. Się wcisnąłem na hama trochę. Oooo! No, to mnie ładnie tutaj ogra, chyba, koleś. Zobaczymy zaraz. Może uda mi się go jeszcze dogonić. Chociaż, jeśli chodzi o Lions Challenge, to jeśli ktoś już wyjedzie pierwszy na autostradę, to właściwie wygrał wyścig. Tu się właśnie liczy ten wyjazd na autostradę, szczególnie jeśli ścigamy się w samochodach o słabym nitrze. Ja i tak nitra to niespecjalnie używam, ale to... no właśnie. Może uda mi się dogonić jeszcze, jak myślicie? Jeszcze będzie taki jeden zakręt trudny, jego można pokonać dość dobrze. I jak się go dobrze pokona, można troszeczkę nadrobić tej straty, ale niedużo. No i nie udało mi się niestety. Pan zaraz przeczytam. O, uderzył w coś. Ups, ups, pojedziemy sobie tutaj. Czy uda mi się to wygrać, jak myślicie, ludzie? Oj, nie, 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 on mnie coś tutaj wyprzedził. Coś się dzieje, coś się dzieje. A fucking shit, pod koniec. Dwa trafiki, nie udało się wygrać. Piękny wyścig. Właśnie, to miałem na myśli, pisząc ciekawy wyścig. Ten naprawdę był bardzo, bardzo ciekawy. Takie lubię. I to był nick Kryspa105. Pisze, że niechcący mnie zramował. A co tam, ramuj, chłopie. Od tego jest ta gra. Ważne, żebyś nie oszukiwał. Jak nie oszukujesz, to jest spoko. No dobra, no to w sumie trochę sobie pojeździłem, trochę wam poopowiadałem o Wardzie. Sporo komentarzy piszecie o tym undergroundzie, o tym jak tunigować. Piszcie, ja tam bardzo chętnie czytam to, te wasze wskazówki odnośnie undergrounda. Ja już tam nie pamiętam, jak to się tam grało, co, jak działało i tak dalej. Pamiętam tylko, jak wyglądała ta mapka i jak się po niej jeździ. A to, co to tam, nie wiem, jakieś tam unikalne rzeczy do odblokowywania, to już jakby tam nie jestem z tym za bardzo rozeznany. Ale wy widzę, że naprawdę bardzo dobrze znajacie tą grę. Znaczy, wy, no, odnoszę się tutaj do graczy, którzy naprawdę się znają, no bo nie wszyscy moi widzowie pewnie dobrze znają Undergrounda. Nagadałem się, ale myślę, że było przyjemnie wam posłuchać, co mam do powiedzenia odnośnie samej gry i mojego grania i tego, co będę nagrywał. Także zapraszam was ponownie do mnie.